Hejka, kochani! Dziś mówię do was trochę w innej scenerii i dzisiaj nagramy sobie vloga. Będzie to vlog, podejrzewam, że taki weekendowy. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Gdańsk-Rzeszów. Przepraszamy Państwa za opóźnienie pociągu. Wysiadający prosimy o zabranie bagaży, rzeczy osobistych oraz zachowanie ostrożności przy wysiadaniu. Dziękujemy za skorzystanie z usług PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu lub dalszej dobrej podróży. Do widzenia. Do widzenia. Tak jak pan powiedział, jedziemy do Trójmiasta. Jestem obecnie w Gdańsku, a jadę do Gdyni. Robię tam warsztaty kulinarne i potem jadę do Warszawy, ale to o tym wam jeszcze opowiem. Więc postanowiłam, że nagram dla was vloga, ponieważ weekend będzie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący, niemiłosiernie męczący dla mnie i szczerze mam nadzieję, że go przetrwam. I po prostu, żeby mieć w tym czasie jeszcze trochę fanu i żeby to nie było wszystko tak na poważnie, to postanowiłam, że jeszcze nagram dla was vloga. Więc pokażę wam moją walizkę i ogólnie to akurat nie jest jakiś żart. Moja walizka waży 32 kg. Byłam bardzo ciekawa, ile waży, dlatego pokwapiłam się dziś rano, żeby ją zważyć. No i ogólnie mam tutaj, wiecie, moje blendery, szpatułki, miseczki, łyżki, łyżeczki, wszystko. Więc troszeczkę będziecie mieć takiego insajda, jak wygląda organizowanie przeze mnie warsztatów, gdy muszę wyjechać gdzieś kilkaset kilometrów dalej od mojego domu, czyli od Poznania. Prawda jest taka, musiałam liczyć na pomoc wszystkich dookoła, pana w Uberze, żeby ktoś włożył tą walizkę w pociągu, żeby ktoś włożył ją na półkę, żeby ktoś ją zdjął. Ogólnie dzisiaj liczę na dobroć i bezinteresowność innych ludzi i zobaczymy, czy Polacy zdadzą egzamin dobroci i życzliwości, powiedzmy. Nazwijmy to tak. Jak na razie nikt mnie nie zawiódł i wszyscy byli skorzy, by mi pomóc i to będzie taki egzamin. I teraz popatrzcie na tą ogromną walizkę. Ogólnie to nie jest fan, to nie jest fan, to jest moja stara walizka, która ze mną przemierzyła wiele kilometrów, wyjeżdżała ze mną wszędzie, a wiecie, że ja jestem podróżnikiem. Jeśli chodzi o podróże, to chodzi tu zarówno o jakieś takie, powiedzmy, biznesowe, ale również takie wakacyjne, ale też przecież dwa razy na pół roku wyjeżdżałam za granicę, więc no, ona widziała wiele i przeżyła wiele. Mam o wiele ładniejszą jeszcze walizkę, ale stwierdziłam, że wiozę tu zbyt ciężki asortyment i nie chcę zniszczyć walizki, więc wzięłam tą starą. Jest ona na tyle ciężka, że nawet moja walizka by mogła ucierpieć. Więc dobra, wysiadam z pociągu, poproszę kogoś, żeby mi pomógł ze zniesieniem tej walizki. Dokulam się do miejsca, w którym zakupię kawę, żeby dotrwać. I zjem pewnie jakiś obiad. Dokulam ją na miejsce warsztatów, a potem to już będzie z górki, więc zobaczymy się niebawem. Dobra, zaraz wysiadam. Jestem ogólnie trochę przerażona, ale... ale spoko, nie takie rzeczy się robiło, prawda? Ja kontra walizka. Kto wygra to starcie? Podejrzewam, że jednak moja walizka, ale przekonajmy się, może jednak się mylę. Siedzę właśnie w Gdyni, w barze starowiejskim, bardzo ciekawym, piję kawę rozpuszczalną i popijam sok, który dostałam od jednej dziewczyny, która produkuje je niedaleko Poznania i postanowiłam, że będzie to super okazja, żeby je przetestować w bardzo ciężkim weekendzie. Tak jak wam przed chwilą pokazałam, jest to smak
proteinowe ciasto z jabłkiem. Powiem wam, że smakuje bardzo dobrze. Zatrzymałam się akurat w barze starowiejskim. Nie serwują tu żadnego wegańskiego jedzenia. Ja wcześniej zjadłam ziemniaki, po prostu suche ziemniaki. Zaraz wam wytłumaczę sytuację. Otóż okazuje się, że ludzie są naprawdę niesamowici. Telepałam się z tą walizką. Chciałam zamówić Ubera, ponieważ podejrzewałam, że sobie nie poradzę z tą walizką. I jednak okazuje się, że otrzymałam pomoc od osoby, która wydaje mi się, że tej pomocy potrzebowała bardziej niż ja. I za to przewiezienie, że tak powiem, dociągnięcie mojej walizki, postawiłam temu przemiłemu panu obiad. Obiad, którego oczywiście wam nie pokazałam, tak samo jak nie pokazałam wam moich ziemniaków, ponieważ siadłam tu sobie z nim i razem z nim zjadłam i porozmawiałam. Ja jadłam suche ziemniaki i mam nadzieję, że najadł się dosyta. Nie podejrzewam, że mnie teraz ogląda, ale teraz już siedzę sama, piję moją kawę rozpuszczalną i piję sok. I zaraz po prostu idę i przygotowuję się na moje warsztaty. I ogólnie jestem taka przepełniona jakąś taką wdzięcznością i jestem strasznie taka wzruszona tą całą sytuacją, bo tak jak mówię, ten pan zdecydowanie bardziej potrzebował pomocy niż ja z tą ogromną walizką. Czasem może się wydawać, że przeciągnięcie 30 kilku kilogramów jeszcze w formie takiej ogromnej walizki to jest jakiś życiowy problem i że po prostu jest to straszne. Ale okazuje się, że jest to nic w porównaniu do tego, co inni mają. Ja, wiecie, teraz jest piątek, ja organizuję warsztaty, robię to, co kocham, realizuję swoje pasje, realizuję siebie, więc naprawdę nie mam na co narzekać. I ta sytuacja po prostu przypomniała mi o tym, żeby mieć cały czas uśmiech na twarzy i przypomniała mi o tym, żeby doceniać każdą minutę. Dobra, koniec tego wzruszającego monologu. Piję moją kawę i lecę, bo już na mnie czas. Rozpuszczalka. Okej, bez narzekania, ale nie jest to najlepsza kawa na świecie. I będziemy dzisiaj wykonywać przepyszne słodycze. Zamysł jest taki, żeby pokazać, jak wykonać je dosłownie w kilkanaście minut. Żeby to było smaczne, żeby było przy okazji zdrowe, ponieważ nie zawsze to było zdrowe jest smaczne i nie zawsze zdrowe słodycze faktycznie smakują jak słodycze. Więc na samym początku chciałabym pokazać, jak wykonać Snickersa. Snickers to jest chyba numer jeden, jeśli chodzi o takie batoniki i jest on najprawdopodobniej najczęściej kupowany batonikiem. Wszystkie przepisy ja chciałam wykonać w ten sposób, żeby nie był potrzebny piekarnik. Kolejnym przepisem to będą na przykład zdrowe kokosarki i te kokosarki nie będą nam wymagały piekarnika, więc to wszystko wam pokażę. Tak, masło. Dobra reakcja, każdy kocha masło orzechowe, ja również. Mamy to zrobione i teraz się bierzemy za nasz karmel. Włożymy to na sekundę do lodówki, starając się nie obrócić jej. Dobra. I otwieram jeszcze kilka niewędrowanych kartyli. Wkładam nasz gęsty karmel, który po prostu sprawia, że ta łyżka mi się zatapia. To już pachnie naprawdę świetnie. I wygląda również świetnie. Widzicie kilka składników dosłownie. I zrobimy taką wersję bardzo szybką tej polewy czekoladowej. Po prostu tak na oko robię to wszystko. Te dwa składniki zrobią nam taki, jak to się nazywa, ganache. Więc od tego czasu robię taką właśnie polewę czekoladową na ciasto. I teraz można górę jeszcze wysypać jeszcze większą ilością orzeszków, ale zastanawiam się. Ryż ma to do siebie, że jeśli jest gotowany w małej ilości płynu, to się podpala. Podpala garnek, nie dość, że możesz zepsuć smak w ogóle naszych słodyczy, to jeszcze może nam totalnie zniszczyć garnek i będzie on do wyrzucenia. Więc ja używam mąki ryżowej. Anegdotka odnośnie tego budyniu z ryżu, że nakarmiłam tym ryżem dziecko mojej sąsiadki i stwierdziło, że jest najlepszy budyń, jaki jest. Chodzi o konsystencję. Ona była taka jak
Nie to miałam powiedzieć. Teraz zobaczycie, jakie to jest smaczne. Odrobinka wody. Ja to teraz mieszam. Ten dzisiejszy jest zdecydowanie po tej stronie bardziej gęstej. No to może tak właśnie ma być. Okej. Okay. Chodziło nam tylko o to, żeby ono było troszkę bardziej twarde. To jest ciasto zdecydowanie, które trzeba jeść łyżeczką. To nie jest batonik. To jest ciasto. To plastyczna, klejąca masa. Nie wiem, jakie wy lubicie jako kosanki. Kosanki są przeróżne. Są kruche, są chrupkie i są też takie klejące jako kosanki. I to jest raczej tych, z tych klejących. Ulubię czekule. Ale zrozumiałam, że chodzi o to, że mają być duże. Zrozumiałam, ale w lodówce, to one by miały zupełnie inną konsystencję, bardzo, bardzo twardą. I zostawiając je, robiąc taką cieńszą wersję, one robią się kruche, tak jakby były pieczone. O, bardzo proszę. Jest już 21. Jestem po warsztatach. Właśnie wracam ze spaceru, byłam w sklepie zrobić małe zakupy. Jeszcze dokupić kilka rzeczy na jutro, bo jutro mam znowu warsztaty. Było ekstra i ludziom się podobało. Jestem mega zadowolona i chłonę tutaj wszystko, co mnie otacza. Są mewy, jest pięknie, rzeźkie powietrze, morski klimat. Podoba mi się. Zawsze takie wystąpienia, warsztaty i tego typu wydarzenia mnie naprawdę pozytywnie naładowują energią. Mam tyle energii, mimo że jestem na nogach przez cały dzień i jestem padnięta, to jestem naładowana energią. Trochę oksymoron, ale taka jest prawda, kocham to robić. Taka moja myśl mała. No więc kochani, to wszystko. Widzieliście mnie dziś trochę w akcji. Tutaj wstawiłam trochę urywków, które Magda nagrała. Tutaj Magda, czyli dietetyk z poradni Mój Dietetyk, czyli w miejscu, w którym dzisiaj się działo moje wydarzenie. Wszystkie produkty, które widzieliście dzisiaj, to były produkty z Lidla, ponieważ Lidl jest partnerem całego wydarzenia i całej akcji. A warsztaty miały miejsce w poradni dietetycznej Mój Dietetyk. Naprawdę jest tutaj świetna atmosfera. Bardzo domowo, bardzo przyjemnie i super mi się tutaj pracowało, super mi się gotowało. Jutro czeka mnie kolejny dzień. Dzisiaj wykonałam bardzo zdrowego, ekspresowego Snickersa. Zrobiłam kokosanki bez pieczenia i budyń z ryżu. Bardzo, bardzo smaczne. Wszystkim smakowało. Jestem z siebie dumna, bardzo zadowolona i lubię dawać ludziom taką pozytywną energię i mam nadzieję, że oni ją czerpią i że ona jest im przydatna. Jestem ogólnie bardzo szczęśliwa i no też zmęczona, ale cały czas mam z tyłu głowy to wydarzenie z tym panem, który mi pomógł z tą walizką. Bardzo to mi zapadło w pamięć i dało dużo do myślenia. Jutro też postaram się dla was coś nagrać. Jakieś tutaj urywki z moich warsztatów zobaczycie. Jutro będę przygotowywała zupełnie coś innego. Więc też będzie bardzo, bardzo ciekawie. Mam nadzieję i zobaczymy się następnym razem. Ja teraz trochę ochłonę, trochę odpocznę, bo no, dużo się działo.
Jutrzejsze wydarzenie również jest w poradni dietetycznej Mój Dietetyk. Tu jest naprawdę mega, mega spoko i dziękuję Magda za nagrywanie mnie podczas tego, gdy robiłam słodycze. Gdyby nie ona, to byście niczego nie zobaczyli, więc Magda była bardzo dobrym DJ-em tego dancingu, a raczej fotografem tego dancingu. Więc dobra, wszystko. Pozdrówki z Gdyni!